Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska, audycja Czas na Igrzyska. I moją gościnią dzisiaj jest pływaczka, mistrzyni Europy na krótkim basenie, rekordzistka Polski, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w, w Londynie, w Rio de Janeiro i powiem trochę pół na pół w Tokio, ale jeszcze trochę do tego tematu yy, wrócimy. Mistrzyni świata w ratownictwie. Wodnym, Alicja Tchórz. Wszystko się zgadza, czy coś jeszcze byś dodała? W, 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 przedstawiłaś mnie po prostu znakomicie. A prywatnie co byś tam dodała? E, jeszcze... Stu, Uśmiechnięta. D, d, studentka, czy znaczy doktorantka, tak naprawdę. O, to ważne. E, tak, także no i myślę, że e, można powiedzieć, że. Taka ambasadorka pływania i staram się. A niektórzy by powiedzieli najbardziej kutliwa. Na pewno, na pewno, ale myślę, że może to nie jest kutliwość, mm -hmm. tylko Walka. Tak, tak o swoje. Dokładnie. I nie, nie tylko o swoje, ale o tak jakby na rzecz dobra pływania i rozwoju tej dyscypliny. Szczerze ci powiem, Ala, że właśnie ja ciebie skojarzyłam pierwszy raz, jak jeszcze się nie znałyśmy, z tego jak głośno powiedziałaś o tym, że dostałeś 200 zł za Mistrzostwa Polski w pływaniu. To chyba był 2015 rok, z tego tak, co pamiętam. Tak, tak. I nie oszukujmy się, wiele sportów jest olimpijskich, który ma taki problem, ale ty po prostu o tym powiedziałaś, bo wiele sportow wielu sportowców nie chce o tym mówić. Jakby y Mam takie wrażenie, nie wiem, może zaraz y tutaj y będziemy toczyć dyskusję, że z jednej strony narzekamy, ale z drugiej strony nic nie robimy, bo tam jest wygodnie, nie odzywamy się, bo komuś się nie spodobamy. Jak ty uważasz? No myślę, że to jest trochę taki strach, niepewność siebie mhm. i myślę, że to trochę też wynika z tego, że. że tak jest, takie przyzwolenie i, i to jest akceptowalne przez wszystkich, przez trenerów, przez zawodników i myślimy, że, że tak, tak musi być. W tym 2015 roku gdzieś tam we mnie się zagotowało nie spodziewałam się takiego. Młodzieńszy bunt, tak, tak. taki młodzieńczy bunt. Okazało się, że, że ten problem dotyka no, masy sportowców i zwłaszcza w sporcie Olimpijskim, tak, myślę. Tak, nie? tak, tak, tak. Że, że jednak to nie jest to, co widzimy na co dzień w telewizji wielkie kontrakty piłkarzy czy, tak. czy tenisistów. Ludzie sobie z tego z tego po prostu nie zdają sprawy. No i też przedsiębiorcy myślą, że, żeby być sponsorem jakiegoś zawodnika, no to trzeba naprawdę ogromnych, ogromnych kwot, a wystarczy prater... kilka tysięcy Do, eksportowców. I, i to, te kilka tysięcy mogą. Mogą, y, mogą spowodować to, że ktoś nie zakończy kariery to przedwcześnie, prawie. bo bardzo wielu zawodników niestety staje przed takimi wyborami praca y, czy, czy sport. No. A powiedz mi, a czy tobie zawodnicy raczej dziękowali za te słowa? Mówili super, Alicja, że to powiedziałaś, powiedziałeś, to jest nasz problem wspólny, idziemy za tym? Czy raczej mówili, Boże, znowu się odzywa? Nie, jak tutaj, to było Tutaj to było... To było mm, Ciepłe przyjęcie. Oczywiście zdarzały się Wiadomo. zdarzały się jakieś słowa, słowa krytyki, ale zdecydowanie więcej było, było tego, tego pozytywnego odzewu. No i ja też starałam się to obrócić w coś, w coś dobrego. I żeby właśnie nie było, że tylko mówię, mhm. ale, ale właśnie na tej podstawie powstał cały projekt nasimiszowie.pl, mhm. gdzie staramy się łączyć właśnie przedsiębiorców z rolnikami. Tak, tak, tak. I powiedz mi, a jak na, na, w ogóle miałyśmy od innego tematu zacząć, ale nieważne, jeszcze to mnie interesuje, jak na to prezesi, osoby, które są w związkach sportowych zareagowali? Raczej pozytywnie, że fajnie walczy o swoje, czy negatywnie? Jak, nie, jak no, to wygląda? Nie, że, oczywiście, że, że prezes nie był zadowolony, może jeszcze... W... Ale z drugiej strony więcej osób zainteresowało się pływaniem. tak. Zdecydowanie dwie strony tak. Medalu myślę, że myślę, że, że, że ta sytuacja przyniosła dużo więcej dobrego niż, niż złego, ale oczywiście no, kiedy gdzieś się wytyka jakieś, jakieś błędy, jakieś coś co można by było poprawić, no to no ludzie nie lubią krytyki. No. A jak myślisz, z czego to jest spowodowane, że takie słabo jest finansowanie tego waszego sportu? Czy nadal tak jest? Czy może się poprawiło dużo? Na pewno jest, jest lepiej. Mhm. Szczególnie tutaj myślę, że zawodnicy mogą liczyć na, na pomoc wojska czy spółek Skarbu Państwa, mhm. bo tutaj też bardzo mocno to zostało uruchomione. No ale jeszcze powiedzmy ten sektor prywatny, on bardzo raczkuje, tak. jeżeli chodzi o, o, o sponsoring, bo nie do końca tak jakby firmy raz, że widzą w tym sens. Biz jakiś swój biznes, a druga rzecz, że nie, nie wiedzą właściwie jak to zrobić, jak dobrać tego zawodnika. A nie uważasz, i go że to jest trochę wina czasem zawodników samych? Bo ja mam wrażenie, że mimo że jestem całym sercem za zawodnikami, to mam wrażenie, że trochę jest takie podejście, że mam medal, należy mi się, a nie powinno być tak, że ci ludzie powinni się zawodnicy, moim zdaniem, młodzi powinni się szkolić, wyjść do ludzi, wypowiadać, prowadzić kanały. No to jest druga część tak. sportu. Yy, I niektórzy po prostu, ja się w swojej dyscyplinie nieraz spotykam, że no, no to nie jest moje, nie będę tego robić. No to może warto poprosić kogoś, żeby robił to za ciebie, ale jednak robić to. Zdecydowanie tak. Ja też staram się powtarzać zawodnikom, że wynik sportowy jest oczywiście najistotniejszy i wszystko trzeba pod to podporządkować, ale no nasze kariery nie trwają bardzo długo i trzeba te swoje pięć minut dobrze wykorzystać. No i tutaj braki szkoleń, jeżeli chodzi o właśnie prezentację swojej osoby, czy, czy właśnie prowadzenie social mediów, które no są teraz no niesamowitą siłą i, i to jest taki najlepszy przelicznik dla, dla firmy, że kto to zobaczy, ilu tak. masz odbiorców. To są liczby, to są po prostu dane. I wcale nie zawsze firmy patrzą, że tak powiem, na jak największe ilości obserwatorów, tylko też na te zaś sięgi na ciekawość, na interesujący tak. content, prawda? A ma, my się trochę zamykamy czasami jako sportowcy, mam wrażenie. Nie chce nam się. Nie chce, Nie chcę nam się, tak. Bardzo, bardzo, bardzo to, to też dostrzegłam, że zakładając portal miałam nadzieję, że właśnie sportowcy będą bardziej aktywni. No niestety gdzieś tam z wieloma ścianami się, się zderzyłam, no ale myślę, że to wszystko troszeczkę ewoluuje i, i właśnie już powoli zawodnicy widzą, że no, trzeba, trzeba to robić. A tobie ukradł ktoś konto na Instagramie? Czy tak, jak to wyglądało? Tak, straciła się? Tak, niestety straciła. Powiedz tak. mi, jak to. Y z jednej strony błaha rzecz, no bo mówi się o tym, że życie toczy się poza siecią, ale z drugiej strony jest to poważna strata. Jak ty do tego podeszłaś? No już na pewno nie odbuduję mhm. tak swojego konta na Instagramie, jak, jak było wtedy, bo te wydarzenia z, z igrzyskami, z medalem Misza z Europy, no to już jest za mną. To taki a pamiętnik takie, sportowy, tak, nie? A takie rzeczy właśnie gdzieś tam zawsze no, przysparzają tych, tych obserwujących. No, nie było to przyjemne, no ale musiałam się z tym pogodzić. Są gorsze rzeczy na, na świecie niż utrata Instagrama. No, ale tutaj może organy ścigania też mogłyby pójść troszeczkę z duchem czasu i y, nie traktować tego jako po prostu konto, bo y, to jest tak. Y, to jest moje narzędzie pracy, tak. tak? To jest tak, jakby kierowcy. To nie jest błaha sprawa. Kiedy kierowcy wydaje. ukradli samochód i nie może na przykład dowieść towaru, no to to ja też straciłam swoje narzędzie. Czyli ten Instagram był dla Ciebie ważny i to było takie coś, że. No taka, nie wiem, troszkę załamka, podłamka, że muszę budować od nowa, że tak powiem, jak wchodzisz do basenu i trenujesz, żeby zrealizować ten tak. cel, no to, to tutaj trochę jest podobnie, jakby. Tak, tak, tak. No no to to. Nie... Trudno do wyliczenia ta, 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 taka strata. Patrzyłam na to pozytywnie, mówię dobrze, że mi został Facebook. Bo okay. no, starałam się dostrzegać jakieś, jakieś pozytywne rzeczy w tej, w tej całej sytuacji. Ale ty też TikToki robisz chyba. Tak. Lubisz tak. to? E, lubię, naprawdę. Ba bawią mnie one. E, niestety nie miałam teraz jakoś tak bardzo dużo czasu na to, żeby, e, żeby kolejne e, jakieś TikToki ze swoim udziałem robić. Bardziej się skupiłam tutaj na e, zawodnikach, e, zarówno na mistrzostwach e, świata, jak i e, na obozach. E, ale nie mam z tym jakiegoś, jakiegoś problemu. Nie, e, I i TikTok, on tak rośnie szybko w porównaniu właśnie z, na przykład z Instagramem, że zdecydowanie ci młodsi zawodnicy powinni iść w TikToka. Tak, TikTok Czyli to też taka rada myślę, że dla nich, żeby próbować na tym TikToku. Teraz na Mistrzostwach Świata byłaś... W sztabie trenerskim, mogę tak powiedzieć? Czym się zajmowałaś? Nagrywałam wszystkie wyścigi i je analizowałam pod względem technicznym. Okay. Była wcześniej taka osoba? Nie było, właśnie. O, to nie, fajna nie, właśnie zmiana, chyba. Tak, idziemy trochę innowacyjnie, patrzymy na to wszystko. No, tak naprawdę we wszystkich sztabach takie osoby były od Czyli lat. My byliśmy tak. krok z tyłu i teraz dopiero. Fajnie, że, 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 że udało się mnie zaangażować właśnie w ten projekt. No, staram się dawać reprezentację. Prezentacji wszystko co, co, co najlepsze co, co, co umiem. No i sama chciałabym otrzymać takie, takie właśnie taką analizę swojego wyścigu po eliminacjach, Cześć. żeby jeszcze można było coś zmienić na półfinał i finał. I jeszcze wrócę na chwilę do tych mediów społecznościowych, bo jestem ciekawa, kto według ciebie z polskich pływaków najlepszy jest w tym w tym kontakcie z kibicami, z obserwatorami? No myślę, że, że bardzo dobrze sobie radzi Kacper Majchrzak. Mhm. On jest po prostu taki energetyczny. w twoim wieku tak, chyba, tak? tak? Tak, dokładnie. I też od, od wielu lat prowadzi aktywnie te sociale. Bardzo fajnie działa Paulina Peda. Też, też ma ciepły odbiór. No to chyba, no. chyba bym, bym tą dwójkę wyróżniła. Okej. Okay. A powiedz mi, bo w tym roku... Pojechałaś właśnie na Mistrzostwa Świata z tej drugiej strony. Czy to było ciężkie? Bo rzucaj zdjęcie, jak jesteś na lotnisku i mówisz, pierwszy raz jadę jako. Z tej, no z tej drugiej strony jestem. Jak, jak się w ogóle czułaś? Myślałam, że to będzie łatwiejsze. Bo tak naprawdę, przez to, że robiłam to po raz pierwszy, to się wiązało dla mnie z ogromnym stresem. Czym się stresowało? E, że na przykład źle nagram, że coś okay. się wyłączy, że nie będę miała naładowanego sprzętu. E, później starałam się bardzo szybko te, te wyścigi przeanalizować, a to ode mnie wymagało ogromnego skupienia, no i, i tak naprawdę przeżywałam każdy wyścig po kilka razy, a jak się jest samodzielnie na zawodach, no to raczej jesteś skupiony na, na sobie, na jednym, dwóch startach, a nie e, wszystkich 12 zawodników. Ale chyba nie byłaś w stanie oglądać tych startów, bo raczej rozumiem, że byłaś przed kamerą i bardziej byłaś taką osobą techniczną, że tak powiem. Tak, ale stresowałam się przed, przed wszystkimi. No i później, analizując je, musiałam je obejrzeć po kilka, kilka razy, żeby, żeby wszystko dokładnie wymierzyć i, i oddać feedback właśnie trenerom. A jaki był feedback wśród zawodników? Bo rozumiem, że jeszcze niedawno traktowali cię jaką jako koleżankę z basenu, a teraz trochę jesteś z tej drugiej roli. Jak to wygląda? No, my nadal mamy taki mm -hmm. luźny. luźny kontakt. O, oczywiście te, te role, rola się zamieniła, no ale ja należałam do tej kadry od, od wielu lat i, i no byłam starszą zawodniczką i zawsze starałam się tych młodszych gdzieś tam, gdzieś tam wspierać, więc tutaj to to się aż tak bardzo, aż tak bardzo nie zmieniło. No, na pewno to było coś, coś nowego i wymagało mój przyjazd tam. No, trzeba było po prostu wytłumaczyć, jakie jest moje zadanie, mm -hmm. co mam robić, żeby, żeby każdy wiedział po prostu, dlaczego tam jestem i że, że właśnie jestem dla nich. No właśnie, a jak ci się współpracowało no, z działaczami, nazwę teraz, z trenerami, z działaczami z, z całym związkiem? Na Mistrzostwach Świata mieliśmy naprawdę super sztab szkoleniowy i, i fizjoterapeutów i tam... Nie mówili, że o, młoda dopiero weszła tutaj, to... to... Nie, nie, nie. To... <laughs> czasem ja słyszałam takie komentarze na przykład, ja. że się czasem wymądrzam, a przecież jestem za młoda, żeby coś wiedzieć. Nie, to tutaj akurat trafiło na, na, taką, na taki team, który, który ja też już wiele, wiele lat znałam. Był też mój trener e, Grzegorz Widanka, także gdzieś tam mną się lekko zaopiekował, żebym właśnie w tej w tej nowej roli się dobrze czuła. No właśnie, no bo y, nie raz, jak pamiętam, to trochę, no nie wiem, czy dobre słowo, ale to zaraz jak coś tutaj mnie sprostujesz, że toczyłaś trochę wojnę z Polskim Związkiem Pływackim. Sama w jednym z wywiadów przyznałaś, że nie masz najlepszych układów. Pamiętam, jak mówiłaś o tym, że nie pojechałaś na Mistrzostwa Europy, a miałaś jakieś sprawy prywatne, ale jednak Ciebie, ciebie Związek zaangażował w to, w to zadanie. Czy to tak trochę zakopaliście ten topór wojenny? No na pewno gdzieś ta sy sytuacja uległa poprawie. I ja się cieszę, że Polski Związek zauważył, że gdzieś tam mogę się do czegoś przydać i że te Moje słowa one nie są po prostu słowami, tylko że no, mam jednak troszeczkę racji. Tylko nie, że tylko krzyczy. Tak, tak. I no, teraz po prostu dają mi się wykazać, więc, więc my, staram się pomóc. Myślisz, że to jest taki krok naprzód w stronę zawodników, że to już będzie takie powtarzalne, żeby angażować innych zawodników? Myślę, że to w ogóle jest bardzo dobry program. Ten super trener. To jest, to jest program ministerialny, mhm. który właśnie ma angażować za zawodnik. Jesteś. Tak, dokładnie. I myślę, że właśnie korzystanie na doświadczeniu świeżym jeszcze tak jest, jest, jest jak najbardziej trafne, że trzeba wpuszczać nowe osoby, młode osoby ze świeżym umysłem do, do angażować jak najwięcej osób. Właśnie, właśnie czy to do zadań biurowych, czy, czy treningowych, bo no, trzeba wykorzystywać to, że jeszcze, jeszcze młodszym się więcej chce i, i bardziej poszukują, a, a, a sport cały czas um, ewoluuje i trzeba no, działać dynamicznie na wszystkich frontach. Ale Wasz związek <coughs> zmienił się mocno. Pamiętam od tego, jak byliście w Tokio. Po przerwie wrócimy do tego tematu. No, z prezeską została Otylia Jędrzejczak, no, ikona polskiego pływania. Jest lepiej po tej zmianie? Jak uważasz? Z, idzie w dobrą stronę to pływanie. Będziemy niedługo cieszyć się z medali olimpijskich. Na pewno m, fajnie, że, że przynajmniej mamy teraz głównego sponsora APG, mhm. znowu pływanie wróciło do telewizji. Także to są takie o, ogromne kroki, które, które m, myślę, że zaowocują w przyszłości też nowymi kontraktami i większą rozpoznawalnością zawodników. A nie żałujesz, że tego nie było, jak ty byłaś? Oczywiście, że żałuję. Okay. Oczywiście, że żałuję. Chcia, chciałam, chciałabym, żeby, żeby, żeby to się działo wcześniej i ja o tym gdzieś tam mówiłam, że, że tak powinno być. Zobacz, e, ile czasu trzeba tak, mówić, żeby coś się zmieniło jednak. E, tak, dokładnie. No, e, teraz jeszcze w przyszłym, w przyszłym mi miesiącu odbywa się memoriał Marka Petrusiewicza, który organizuje. Zawody się szykują po prostu, no nie z tej ziemi, e, gwiazdy światowego pływania. To na przykład? Chad Arna Arno mm -hmm. Cumminga, to są wszystko i y, 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 chyba z z 15 medalistów z Świata i Mistrzostw Europy we Wrocławiu, we Wrocławiu. Na, na pływalni orbita. Kiedy? 27-28 październik. I każdy może przyjść? Są jakieś płatne wejściówki? Jak to są wygląda? Bilety. Są bilety. Okay. Są, są bilety na, na platformie Ewena. Można je, je zakupić. A z polskich e. gwiazd? Kogo tam zobaczymy? E. Na pewno mam już potwierdzony udział Konrada Czerniaka, mm -hmm. e. Filipa Zaborowskiego, Janka Kałusowskiego, Dominiki Sztandery, także no śmietanka. Czyli, czyli śmietanka będziemy będzie, mieli tak. kogo oglądać. A będzie... jak to w ogóle wygląda u was z kibicami? Przychodzą, czy raczej? E. Akurat na memoriał nie ma więcej miejsc, niż jesteśmy Z w stanie pójść. Z twojej pracy. <laughs> Oczywiście że to powiedziałeś. się czasami. Dziękuję, że to powiedziałeś. czasami, ale no to jak przekona przekonać ludzi, jak przekonujesz ludzi, żeby przyjdźcie, zobaczcie, to jest fajne. Cały czas y gdzieś to pokazujemy, mamy filmiki promocyjne, pokazujemy to gdzie się tylko da. Działamy w mediach, działamy y y przy współpracy z, z miastem. Te filmiki pokazują się w, y w autobusach, w, w, y w metrze. Czemu chcesz? To robić, ja, skoro już nie, nie skakujesz do tej wody? E, bo ja kocham sport mhm. e, i uważam, że to je, pływanie jest naprawdę na maksa atrakcyjną dyscypliną. Tak naprawdę e, to, to jest najbardziej popularna dyscyplina olimpijska, mhm. e, a w Polsce no, mało osób się tym interesuje i tak jakby chcę wyjść poza e, właśnie tą taką. Poza granicę tych osób stricte zainteresowanych tym pływaniem, czyli rodziców, czyli trenerów, czyli i wyjść samych, do ludzi dokładnie. po prostu, do społeczeństwa, powiedzieć: tak. chodźcie, przyjdźcie. No i o tych zaletach pływania porozmawiamy już w drugiej części. Zachęcam, żeby być z nami po przerwie. Dzień dobry, Agnieszka Kobuz-Zawojska, po przerwie audycja Czaso Czas na Igrzyska, moją gościnią nadal jest Alicja Tchórz, pływaczka, mistrzyni Europy, yy, mistrzyni świata w ratownictwie wodnym, o którym też porozmawiamy, ale też organizatorka tego fajnego wydarzenia, memoriału we Wrocławiu. Memoriał Marka Petrusewicza we Wrocławiu, tak. I właśnie jak mówisz o tym, to mam wrażenie, że przede wszystkim oczy ci się świecą i cała się cieszysz. Opowiedz nam o tym po prostu. Czemu warto akurat tam przyjść? Um... Nie będę tutaj gołosłowna, mówiąc, że jest to najlepsza impreza pływacka w Polsce, największa, i myślę, że spokojnie rozmachem sięga Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Ja wykorzystałam to, co widziałam na imprezach międzynarodowych. Zaciągnęłam troszeczkę. A i... co to jest? Co trzeba zmienić, żeby właśnie kibice przyszli? Żeby korzystanie nie było nudne, ściany tak. do ściany. Tam się, tam się dzieje bardzo dużo. Mamy bloki stricte finałowe, gdzie, gdzie tak naprawdę jest wyścig i rozdanie medali, mhm. także nie ma tych serii dużo. Ale korzystamy z ekipy, która, która robi oprawę całą. Oni się specjalizują w walkach MMA. Także rzucamy, rzucamy naprawdę fajne reflektory na zawodników. Czyli trochę jak koszykówka NBA, tak. że tam dużo się dzieje, że tak nagle widzisz kogoś, kto się pocałuje. To tutaj też jest takie, trochę show. Może tak. nie aż takie, ale... Zdecydowanie staramy się angażować publiczność do tego, żeby, żeby głosowali na style, w, który, w których mają rywalizować zawodnicy. Gdzieś tam rzucamy im też piłeczki takie, <słuch> dzięki czemu mogą zgarnąć gadżety. Wykorzystujemy profesjonalnego DJ-a, czyli, czyli chcemy, żeby... żeby A po, zawodnikom po nie przeszkadza to, że jest to taka trochę głośna impreza? bo mam wrażenie, że czasem takie podejście właśnie, że czasem wydarzenie sportowe nie może być tylko dla zawodników. Ale zawodnicy czasem mówią, że o za głośno, za to, ja skupiony, muszę być i tak nie, dalej. Nie, to zawodnicy bardzo chwalą, okay. bo to też buduje tą atmosferę i najlepsze jest to, że, że właśnie dzięki temu, że są fajne nagrody pieniężne. I Jakie? Przynajmniej jakiekolwiek. Okay. Na, na każdej, w każdej konkurencji jest do wygrania 1600 zł. Mm -hmm. W biegu memoriałowym te nagrody są dużo wyższe, bo jest dla seniora 5000, mm -hmm. dla, dla juniora 3000, ale do tego jeszcze dochodzą, dochodzą nawet gratyfikacje za, za sam przyjazd, który, okay. który, który dajemy. Tak, Czyli że... tak, żeby ściągnąć po prostu te tak popularne e, osoby. Tak, tak Zde zdecydowanie tak. No i w, na mistrzostwach w nie ma w ogóle żadnych nagród pieniężnych. A tutaj, I tutaj żadnych jest. kibiców, tak, czy tak. u Was są? No, no, słabo to Ciężko. wygląda, bo no, mało osób o, o zawodach wie, a trzeba po prostu o nich mówić, e, o nich mówić tak, bo ludzie chcą e, przeżywać emocje, sport po prostu e, no jest interesujący. A ty jeszcze dasz nam te emocje? Na pewno, może już nie w, jako zawodniczka kadry narodowej w pływaniu, mm -hmm. ale w ratownictwie wodnym, czy w barwach Wojska Polskiego na pewno mnie jeszcze w basenie zobaczycie. Czyli jesteś z tej drugiej strony jakby jako trenerka, jako sztab, ale jednak ciągnie cię, żeby ciągle startować. Ja też lubię te emocje i ogólnie nie mam jeszcze czegoś takiego, że... Bo wiele osób, szczególnie pływaków, już chce skończyć te, te karierę nie chce po prostu widzieć basenu na oczy. Ja lubię rano wskoczyć do wody, przepłynąć kilka długości albo kilkadziesiąt. Yy, nie sprawia mi to, nie sprawia mi to mm, problemu. Wręcz nakręca mnie na, na cały dzień yy, pozostawionymi. nawet na o po piątej rano wskoczysz do wody? Czy tam o szóstej, bo wiem, że jakoś tak. bardzo tak. często chance... od szóstej do ósmej. Tak, tak, tak. No, powiedzmy, się że się Zimą, spać chcę po że zimą nie, 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 nie jest ciekawe. Nie, no to właśnie wskakujesz do tej wody i, i się budzisz. No tak, bo ona zazwyczaj no. była zimna dosyć. No lodowata. To, 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 to jest, no, zimą jest nie, nieprzyjemnie, ale, ale później takie śniadanko po treningu, u, ulubiona część dnia. A powiedz, ale a jak wspominasz w ogóle Igrzyska Olimpijskie, Londyn, Rio, jedną stopą w Tokio? Yy, na przykład jak był Tomek Majewski, to powiedział taką rzecz, której w życiu bym się nie spodziewała, że yy, widział yy, Messiego na Igrzyskach Olimpijskich, że to było coś fantastycznego, bo widzi nagle tłum, wszyscy biegną i mówi, Boże, o co chodzi, o co chodzi, a tam Messi. Yy, jak, jak ty wspominasz Igrzyska, jak, jakie takie pierwsze wspomnienie załóżmy z Londynem? Czy to było za dawno? Nie, no, pamiętam to do, doskonale. Szczególnie pamiętam no, przeogromny stres, jaki się wiązał z, z, z tym st startem. W 2020? 2020. Tak. W 2012 okay. mm, y, to 20 lat. Dawno, dawno, dawno. <laughs> dawno. Ale, ale dobrze to pamiętam. Po prostu jeszcze ta... Mm, mm, ten ogrom tej wioski, mhm. e, tych, tych wszystkich budynków, właśnie e, tych e, liczba zawodników, ta przeogromna stołówka, e, gdzie, gdzie wszyscy tak jakby możemy się spotkać i, po i porozmawiać. E, do tego jeszcze w Londynie e, bardzo dużo się działo dookoła e, samej wioski e, przyjechała moja mama e, i no, jest siostrą. Blisko. Tak, tak, także e, no, bardzo, bardzo miło to, to wspominać. Nam. Myślę, że Rio było... No, A spotkałaś no, się jakąś taką swoją inspirację, czy jakąś osobę, którą chciałaś, nie wiem, zobaczyć? Bo ja na przykład pamiętam, że widziałam Nowaka Jakowicza, No nie mam z nim zdjęcia, ale z daleka go widziałam i, i to było coś takiego, o fajnie, to jest są igrzyska jednak. Yy, obserwowałam, obserwowałam mhm. wielu wielu zawodników, ale chyba najwięcej radości to mi sprawiło to, że mogłam się poznać z naszymi siatkarzami, okay. yy, bo uwielbiam grać w siatkówkę i, i po prostu to, że mogłam ich zobaczyć. Ale to fantastyczne, tak. bo nie trzeba daleko szukać. U siebie mamy po prostu gwiazdy. No, oczywiście, nie się. Oczywiście, oczywiście, że tak. Czy, czy właśnie nasze tenisistki także. E, foteczki, to, to, foteczki były, to były jak, zrobione. To jakie, że tak powiem znajomości i zawarłaś w tym Londynie? Takie, które najbardziej wspominasz. No to ja byłam tam troszeczkę za, za, za młoda. Byłaś chyba takim i, pewnie i, dzieckiem tak, we mgle. I się... ich czerpałaś wszystko. Tak, to raczej było takie zawstydzenie, podejście po, po, po zdjęcie i zamienienie mm -hmm. kilku, kilku zdań, które to z kim były... masz te zdjęcia? Z Bartkiem Kurkiem, z... Okay. Ale wiesz, że ja Bartka Kurka też wspominam, bo pamiętam jak w Tokio bił na przykład nam brawo, to ja mówię wow, to jest ta gwiazda, w której moja mama zawsze mówiła, że jaki on przystojny i tak mówię wow. Teraz kurczę mi wyleciało z głowy... I Ignaczak, okay. e, e, on był, e, b, był e, rozgrywającym siatkówce. Nie, właśnie, on nie jest, czy on był rozgrywającym. Libero, libero, no libero, to nie Tak, tak, ale... tak. tak. E, no także. E, Czyli w... spotkałaś swoich swoje, swoje idoli, można tak, powiedzieć? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. To, to jest właśnie niesamowite Czyli... w, w, w tych igrzyskach. że, że się można... oglądasz siatkówkę niż piłkę nożną, mogę stwierdzić? Na pewno. <noise> I się tak nie denerwujesz? Nie, nie. Ale ja ogólnie bardzo lubię grać w piłkę. Nie? Okay. I, I w siatkówkę, i w piłkę nożną też, te, też lubię, lubię sobie pograć, chociaż z drugiej strony nie do końca. Lubię, jak mi ktoś przeszkadza, nie? Yy, czyli mnie popycha. Czyli tobie yy. wystarczy bramkarz i ty po prostu sobie strzelasz i, i wystarczy. <gry> tak, tak, najlepiej, najlepiej tak. Właśnie yy, też się śmieję, że dlatego wybrałam pływanie, no bo tutaj mam swój tor, mm -hmm. yy, robię to co, to, co potrafię i, i, i tak naprawdę, no, nie mam tutaj yy, ta, takiego czynnika, jak na przykład w judo, czy... Takiej rywalizacji czy w, no... bezpośredniej, tak, jednak tak, jest tak. tu bardziej pośrednia ta no, rywalizacja. Ja nie lubię za bardzo... tu.

ktoś by miał mnie szarpać czy coś, no nie wyobrażam sobie właśnie uprawiać takich dyscyplin, gdzie e, no, no tego kontaktu jest, mm -hmm. jest, jest, jest dużo dużo więcej, no i te kontuzje też wtedy są częste. A z Rio de Janeiro, jaka jest jakie jest twoje pierwsze wspomnienie? To było cztery lata później, już nie była taka gówniara, tak. która jedzie i o Jezu, Bartek kura, Kurek. Co najbardziej pamiętasz z Rio? No to z, z Rio to, to chyba pamiętam jak przyjechaliśmy do tej wioski, a oni dopiero trawę rozkładali, że nie mieliśmy okna, to takie, takie śmieszne rzeczy, no oni tam faktycznie ledwo co się wyrobili ze, ze wszystkim i pamiętam, to było po prostu też, no, myślę, że, że, że błędem w rozegraniu logistycznym naszego przyjazdu było to, że swój pierwszy kontakt z basenem olimpijskim mhm. miałam startując w sztafecie ale przecież co za różnica, ktoś powie. Powie, że tu pływasz w wodzie w sali, tu w hali, tu też pływasz. Co za różnica? O czym ona mówi? Nie no, woda, basen basenowi nierówny, nierówny, woda również może być troszeczkę cieplejsza, troszeczkę mhm. chłodniejsza. Również trzeba się tak jakby troszeczkę za, zapoznać z dnem, ze ścianami. Ale co, chodzisz i dotykasz? Czy? Nie no, wystarczy, że, że, że przepłynę się kilka razy. Ile Potrzeba tego czasu tak przed tak ważnym startem czterolecia, żeby się zapoznać z tą pływalnią dla was? No przydałby się chociaż raz przed takim startem. A, no żeby, to nie dużo. Nie, no, nie, 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 nie trzeba dużo. Tylko na start od razu przyjechałyście i. No tak, bo przyjechałyśmy dzień, dzień wcześniej, mhm. ale wtedy odbywało się otwarte, uroczyste, uroczyste mhm. otwarcie i basen był y po Nieczy... prostu nieczynny, nie mogliśmy z niego skorzystać, e, a sztafety zaczynały się o godzinie 14 nasz, nasz start, czyli nawet wejście na rozgrzewkę na, do tego basenu głównego, no się z celem, no bo był, o, poprowadzilibyśmy rozgrzewkę o godzinie ósmej, start do 14:00, no to e, zupełnie to było, to było bez sensu, dlatego skorzystaliśmy z innego basenu rozgrzewkowego e, no i ten kontakt właśnie z basenem olimpijskim miałem. um mm -hmm. Bezpośrednio na starcie. No to takie trochę negatywne, można powiedzieć, wspomnienie. Znaczy, może nie negatywne. No, ale no, jednak. No, nie, nie ma co ukrywać, że, że to były bardzo słabe igrzyska dla pływaków mm -hmm. Rio de Janeiro. No, tam po prostu. Ale jakiś pozytyw nic. z tego Rio wyciągnęłaś? Coś pamiętasz? E, tak, co e, e, uśmiech na Twojej twarzy no, budzi? E, przede wszystkim fantastyczne było to, że e, cztery osoby z e, mojego klubu były na tych igrzyskach, bo, okay. bo był mój trener, był pan. Paweł Werner byłam ja i jeszcze był nasz, nasz prezes, który, który jest sędzią Judo. Także no, fajnie się im w tak, rodzinie. tak, To jest naprawdę no, międzyszkolny klub z, z ogromnymi osiągnięciami, i tworzymy właśnie taką, taką rodzinę. Pojechaliśmy na Kopakabane, na także no, ciepłe wspomnienia z Rio też mam, tak. A na tej kopakabanie, co? Nie bałaś się? Bo wszyscy nas straszyli, że będzie niebezpiecznie i tak dalej. Ja próbowałam wejść do wody, ale były takie fale, że nie byłam w stanie przejść, tak jakby tej pierwszej strefy, i cały czas mnie wyrzucało na, na brzeg. No, a jakie masz wspomnienie z Tokio? Bo domyślam się, że to był cios, bo byłaś już jedną stopą na igrzyskach, były błędy w zgłoszeniach, i jednak wróciliście do Polski. No myślę, bardziej mi chodzi o no, bo to już było dawno. Nie będziemy tego tutaj roztrząsać, ale. No, jakie to są emocje dla zawodnika, jak się po tym pozbierać? Ja myślę, że w ogóle u mnie nastąpiło coś takiego jak syndrom wyparcia. Mhm. Ja bardzo niewiele z tego okresu pamiętam, nawet jakoś dwa miesiące temu rozmawiałam z. Koleżanką, która, która też wróciła właśnie tak samo, tak samo jak, jak i ja, z Dominiką Kosakowską. I ona mówi, że, że no najgorsze to było dla niej to, jak wyszliśmy z samolotu i wszyscy klaskali na lotnisku. Ja w ogóle nie, nie pamiętam, jakby klaskali, ja nic, nie, nic z tego nie, nie, nie pamiętałam, także... Ale z czego myślisz, to wynikało z tego, że po prostu chciałaś tą sytuację, nie wiem, jak najbardziej oddalić tak. od siebie? Tak, że ten, ten że się nie chciałaś, żeby to miało miejsce? No, znaczy no wiadomo, że nie chciałaś, nie? Ale... Nie, nie, powinno, nie powinno mieć miejsca, no i y, starałam się skupić na tym, że... No, robotę, którą wykonałam no, była przeogromna. Byłam bardzo dobrze przygotowana do tych igrzysk. No i powiedziałam sobie, że no, muszę ją wykorzystać. Mhm. I, I właśnie no, udało mi się to obrócić do, na dobre starty na ISL-u w złoty, w złoty medal Mistrzostw Europy, które były dwa, dwa miesiące później. Także no, starałam się no jak najmniej o tym, o tym myśleć, chociaż no było to trudne, bo szum medialny był przeogromny, musieliśmy udzielać naprawdę... Łatwiej by wielu... było jakbyście w ogóle do tego Tokio po prostu nie pojechali? Że jakby powiedzieli ci, no ala, popro... no, żebyś tam w ogóle nie była, że tak powiem. Że łatwiej by ci było tak mentalnie? Może. Ech. Tylko no, ja nawet nie wyobrażam sobie, dlaczego oni by mi mieli to powiedzieć. Ja, ja wygrałam wszystko, co miałam wygrać na Mistrzostwach Polski. Ja, ja miałam tą kwalifikację. Ech. To z czego to wynikało? Że nie czytają przepisów i nie. A wy ragują. jako zawodnicy nie mogliście powiedzieć im wcześniej? Ech. To znaczy, tak, na, tak naprawdę to my, jako zawodnicy y, jesteśmy podporządkowani pod, pod związek i mhm. y, y, my, tak jakby musimy przyjmować ich reguły gry. Okay. Oni nam je przedstawiają i my zakładamy, że one są zgodne z regułami y, nadrzędnych organizacji. Czyli y, jesteś takim y, trochę pracownikiem, który słucha? Y, no, no. Trzeba, trzeba tak trochę działać. No, często w wpływaniu jest tak, że Federacja Międzynarodowa pokazuje minima. E, a nasze minima są troszeczkę wyższe. Okay. E, i, I tak jakby no, my to akceptujemy, no, ale zakładamy, że, że, że to, te przepisy, które wyznacza Polski Związek, że one są zgodne z przepisami e, Międzynarodowej Federacji. No, i e... to, Ta sytuacja, do kogo masz największy żal, jak sobie pomyślisz o tej sytuacji? Do osób, do których docierały maile z informacją, że mamy błędy w zgłoszeniu, a to po okay. prostu puszczali wolno, że może się uda. Nie, nie mam pojęcia. A teraz co wtedy jak myśli. o tym mówisz, to już ci tak lżej, czy raczej jest jeszcze w tobie jakieś takie emocje? No myślę, że czas na pewno na pewno le leczy rany, ale yy, ta gorycz chyba będzie ze mną już mhm. zawsze. To, to, to to naprawdę coś, coś takiego by zostało odebrane no, w sposób straszny. No. Okej, okay, a powiedz no to, Paryż jako trenerka? Alicja Tchórz będzie jako trenerka, jako członek sztabu, członkini, czy jak to wygląda? No, mam nadzieję, że, że ministerstwo zaakceptuje to, co jej, im przedstawię po, po tym pierwszym, tak jakby, pół roku mm -hmm. działania i że, e, że da, dadzą szansę na, na, na kolejne lata i wtedy jak najbardziej tak. Czyli jest to jakiś twój cel, żeby pojechać na kolejne igrzyska, tylko w nieco innej roli. Tak, i żeby pójść na otwarcie, bo zawsze nie byłaś nigdy? nigdy nie byłam bo my startowaliśmy w pierwszy dzień, Też mieliśmy a jeszcze ten problem tak, w Rio, a jeszcze pływacy to w ogóle chodzić nie potrafią. I jakbyśmy postali w tym, to za duże tak, nogi obciążenie by były. To po prostu i yy, za każdym razem tylko w telewizji. Więc, I czy zawsze tak, trenerzy tylko na otwarciu? Yy, tak. Tak. Okay, czyli marzy ci się otwarcie igrzysk. Tak. To jest twoje niespełnione marzenie z igrzysk olimpijskich. Tak, żeby ubrać właśnie ten strój wyjściowy, który po prostu zawsze Później dostawałam do i nie tylko. wiedziałam, co z nim robić. Żeby właśnie użyć i wyjść z całą ekipą. Tak, tak to by było super. A powiedz, czy miałaś w jakichś... Bo ostatnio była tu yy, Justyna Święty. I mówiła o tym, że w pewnym momencie poczuła coś takiego, że ją ten sport nie cieszy. A ty mówisz o tym, że ciebie ciągle to, że możesz wejść do tej wody, przepłynąć się, to jest, no powiem, Twoja miłość i uwielbiasz to. Czy miałaś jakieś takie chwile, że po prostu miałeś dosyć? No, na pewno są te chwile zwątpienia, szczególnie jak coś tam nie wychodzi, czy, czy, czy mhm. właśnie no, gdzieś są jakieś przeszkody. Ja chyba dla mnie największym problemem. Była i, i może trochę, trochę jeszcze jest presja, z którą okay. musiałam się tak jakby od najmłodszych lat y, y, ścierać, bo ja w wieku 16 lat stałam się nagle powiedzmy, podstawą reprezentacji damskiej seniorskiej. Ja nie byłam na to gotowa. I, i nagle w wieku 17 lat to uznali, że ja już jestem naprawdę na maksa doświadczona, a no ja byłam jeszcze dzieciakiem i, i, i przez wszystkie te lata, kiedy byłam na topie, miałam presję od siebie, od otoczenia, że, że jak tchórz płynie, to i to jeszcze w kraju, to nie może przegrać nie na, żadnym, na żadnym dystansie. No i, i, i to chyba było takie naj, najtrudniejsze. Nie? Czyli to teraz byś z perspektywy czasu inaczej to rozpracowała. Niestety, ale no, musimy kończyć. Nie wiem, dlaczego ten czas tak szybko leci, ale ja mam do ciebie jeszcze trzy ostatnie pytania szybkie. Gdybym nie była sportowca, Chcem to? Matko jedyna, to bardzo trudne, bo ja na pewno byłabym z tym sportem związana. Mm -hmm. w, w teraz można powiedzieć, że, że, że właśnie trochę jestem takim menadżerem okay. i, i, i to, to ten kierunek. Moje najlepsze sportowe wspomnienie? Złoty medal Mistrzostw Europy na sto zmiennym. I moje motto? Nigdy się nie poddawaj. No i tego życzymy też naszym y, słuchaczom, żeby nigdy się nie poddawali. Moją gościnią była... Myślę, że mogę powiedzieć, że taka y, ikona, znaczy reprezentantka pływania nie tylko z tej strony basenowej. Alicja, tchórz, dzięki Ala za rozmowę. Dziękuję bardzo.